Cześć wszystkim, w dzisiejszym filmie zrobimy sobie taką małą recenzję i od razu test z tutorialem paletki, na którą czaiłam się już mega długo. Jest to paletka z firmy PH Cosmetics we współpracy z jedną z moich naprawdę ulubionych tutaj vlogerek, youtuberek raczej, i jest to youtuberka Shan EXO, którą podejrzewam, że raczej znacie, jeśli oglądacie też zagraniczny YouTube. Po prostu uwielbiam tę dziewczynę, uwielbiam jej tutoriale, uwielbiam jej ogólnie kanał, jej energię i no bardzo lubię tę dziewczynę. No i właśnie stworzyła ona paletkę razem z BH Cosmetics już spory czas temu. Paleta właśnie Shannon ma w sobie to fajnego, że mamy tutaj 9 cieni, a po drugiej stronie mamy 9 pomadek również, więc jest to taka paletka i z pomadkami, i z cieniami, wielofunkcyjna, którą możemy sobie włożyć do torebki i po prostu poprawiać makijaż w ciągu dnia i oko, i usta za jednym razem, jeśli potrzebujemy, lub po prostu na wyjazdy też jest świetna. Tak wygląda paletka z bliska, jak widzicie, jest naprawdę urocza, jest bardzo ładna, taka, no powiedziałabym, że to jest biel z takimi prześwitami delikatnymi różu. To jest ta strona z cieniami, bo ta strona z pomadkami jest troszeczkę bardziej różowa. Jak ją otwieramy z tej strony, to mamy, uwaga, bardzo duże lusterko. Znaczy bardzo duże, no spore lusterko. Mamy 9 cieni. Jak widzicie, są to cienie wszystkie w takich neutralnych kolorach, dosyć zgaszonych. I tak, mamy kilka błyszczących cieni i chyba 3 matowe. Te dwa tutaj są matowe w 100% i ten brąz. Tutaj mamy taki satynowy cień, reszta to są cienie takie dosyć błyszczące, bym powiedziała. No i strona z pomadkami wygląda następująco. Mamy tak bardziej różową już paletkę z takimi bąbelkami białymi. No i jak otwieramy, uwaga, znowu mamy lusterko, więc super, bo są dwa duże lustra. No i mamy same pomadki, więc za chwilę zrobimy sobie swatche, najpierw może cieni, i jeśli chodzi o pomadki, to pokażę Wam wszystkie na ustach, jak wyglądają. Jeśli chodzi o swatche na skórze, to tak się prezentują. Jak widzicie, cienie są fajnie napigmentowane i naprawdę jest to taka paleta, powiedziałabym, że dla każdego, każdy znajdzie coś dla siebie. Są to dosyć ciepłe odcienie, także naprawdę myślę, że większości osób będzie pasować i spójrzcie na ten cień, jest niesamowity. Wygląda jak brąz, ale jest to duochrom, czyli po prostu pod światło jest to zielony cień, taki metaliczny. Zresztą w palecie, tak jak możecie zobaczyć, to jest ten cień. Wygląda na zielony taki metalik, a tutaj już wygląda na skórze na brązowy i po prostu odbija się na zielono, dlatego że jest właśnie takim duochromem. Więc naprawdę bardzo ciekawa kolorystyka, jeśli chodzi o paletkę. I przejdziemy sobie do pomadek. Ok, więc jeśli chodzi o pomadki, ja w tej chwili na ustach mam ten odcień wklepany tylko palcem w usta, bo te pomadki możemy właśnie nosić troszeczkę bardziej napigmentowane, kiedy nałożymy je pędzelkiem do po prostu do malowania ust, wtedy mamy tą pigmentację taką dosyć mocną i wyraźniejsze mamy te usta, a jak chcemy delikatnego efektu, to właśnie możemy, tak jak ja dzisiaj zrobiłam, wklepać sobie tą pomadkę delikatnie palcem i mamy właśnie taki subtelny efekt. Te pomadki są takie o wykończeniu takim kremowym, to nie jest typowo taka błyszcząca pomadka. Ja wiem, że ona wygląda lekko się błyszczy, dlatego że jest bardzo kremowa. Nie jest matowa, nie jest błyszcząca, jest po prostu o wykończeniu kremowym. I pokażę Wam teraz wszystkie odcienie na ustach. Thank you.
przechodzimy do tutorialu z użyciem paletki. Okej, więc jeśli chodzi o ten film, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli film się podobał, to dajcie kciuk do góry i subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Jak również pamiętajcie o włączeniu powiadomień o moich nowych filmach. Pod spodem przy mojej nazwie macie taki dzwoneczek, który klikacie i włączacie powiadomienia. Wtedy wiecie, kiedy moje nowe filmy się pojawiają. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym. Buziaki, pa pa!